Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Divide and Conquer. Słuchajcie, kampania Numenoru i pierwsza poważniejsza bitwa z elfami w obronie naszej nowej osady, której jeszcze nie nazwaliśmy. Mamy tak, mamy zdecydowaną przewagę liczebną, ale wiecie, to są wysokie elfy. Dobrze jest to, że nie mają generała tak samo jak i my, mają kapitana. Mają trochę jeźdźców, co raczej nie powinno mi zbytnio pomóc, bo my mamy dość dobre jednostki do walki właśnie z tego typu przeciwnikiem. Najbardziej będę się bał oczywiście jego szermierzy i będziemy tutaj starać się wykrwawić przeciwnika. Ma też dwie jednostki, z tego co się orientuję, we trzy jednostki, to są jeszcze konni łucznicy, ale to w ilości praktycznie śmiesznej. Choć nie, tutaj jest jeszcze więcej. Dobra, ma tak powiedzmy około 130 łuczników. A plus jest taki, że tutaj w tej modyfikacji, w odróżnieniu od Mosa, łucznicy mają dość mało amunicji, zwłaszcza ci elficcy. I nie są w stanie strzelić tak naprawdę przez całą bitwę, tylko dość w dość takim szybkim tempie będą tracić tą swoją amunicję, dzięki czemu zmuszeni zostaną do walki w zwarciu, co nie oznacza, że są wcale słabsi, ale przynajmniej wiecie, no, największy jakby atut tej armii to jednak walka dystansowa. My się postaramy ustawić w taki sposób, żeby rzucać na nich jednostki falami. No, jeszcze mapka, to widzę, że bardzo będzie nam sprzyjać do takiej walki. Typowo orkowa. No to jakieś, nie wiem, kurde, chata kupy szefa. Zdecydowanie to jest to, co chcielibyśmy widzieć. Mamy jakąś wieżę strażniczą albo wieżę czabana. Wtedy się nie da przejść, bo jest jakieś jeziorko. No dobra. Co oni mają? Oni widzę, że mają. Przy okazji obejrzymy ich jednostki. Ładny taran. Fajny spersonalizowany taran. Faktycznie to im całkiem wyszło. Mają tak mieczników, mają tych konnych łuczników. To są chyba w ogóle Dunedaini. To nie są elfy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mają też tych łuczników tutaj, albo to są jednostki hybrydowe. No, armia ciężka. Mają też drabiny, super, bardzo wam się przydadzą te drabiny, zwłaszcza, że tutaj nie ma murów. Genialni, dwóch celków jest genialny. Najgorsze jest to, że po prostu te jednostki mają strasznie dużo wytrzymałości pancerza i generalnie są mocne, więc liczę na to, że przynajmniej wystarczy naszych liczebności. Naszym liczebności. Dobra. Co się, jak będziemy się w takim razie bronić, moi drodzy? Bronić się będziemy fazowo. Zatem można do nas przejść tak naprawdę w kilka miejsc. My się ustawimy o w ten sposób, w pierwszej kolejności. Dziękuję bardzo, że się mogę ustawić tak jak chcę, fajnie. I czy my robimy tutaj mur tarcz? To jest ważne, ponieważ oni uderzą na nas całym impetem. Dobra, spróbujmy zrobić ten mur tarcz. Szczerze wam wątpię, czy to akurat w ich przypadku zadziała. Czego się obawiam? Po prostu komputer będzie pchał. Będzie pchał cały czas nasze jednostki i do tyłu przedzierał się w stronę centralnego placu. Jeżeli ustawimy mur, no to przez tą siłę impetu oni będą jakby zdobywać dodatkowe bonusowe ataki. Że konica będzie atakować non-stop. To jest forma buga niestety, błędu w grze, więc prawdopodobnie będzie, że ja mogę już to. Mój Boże, naprawdę. Super. Więc ja ich sobie ustawię raczej zwyczajnie, a tych tutaj za nimi, owszem, ci będą jakieś straszne dowodzenie nimi. Okej, okay, na tym polu bitwy. O, w ten sposób się ustawimy, świetnie. Teraz każda kolejna jednostka ma zajmować pewnego rodzaju dystans od poprzedniej. I nie będziemy za bardzo im pomagać, albo jeżeli będziemy, to już naprawdę w tych najbardziej krytycznych sytuacjach. Natomiast reszta jednostek, która dobrze sobie będzie radzić na samym placu. Do dupy jest ta mapa, już mi się nie podoba po prostu. Nie da się tak naprawdę ustawiać jednostek, są straszne jakieś tutaj problemy z tym. Matko Boska, zaraz mi szlak trafi. O, dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo, naprawdę. O, czuję się zaszczycony, żeś mi pozwolił. Teraz kolejny oddział tutaj. Zobacz, niby jest pusto, prawda, ale jednostki ustawić tu nie możesz. Bo nie.
Halabardziści będą naszą bronią ostateczną, więc ich sobie zostawimy nawet w tym miejscu, świetnie. Plus wy z tej strony będziecie bronić tego placu. Jest też taki bonus, że gdzie jest w ogóle dowódca? O, dowódca jest tutaj, świetnie. No to dowódca też z tyłu na placu. Jest też taki bonus, że my walcząc na swoim placu centralnym mamy bonusy przeciwko jednostkom przeciwnika i nie panikujemy. Dobra, rozpocznijmy bitwę. Jestem przekonany co do tego muru włóczni, więc mam nadzieję, że to się opłaci. Bo oni mogą we mnie strzelać teraz chyba. Całkiem sensownie i solidnie. Może od razu luźną formację zrobimy, wiecie? Tak. Opuśćcie to i zróbcie luźną formację. Jak się cieszę, że wy też zrobiliście tą luźną formację, którą prosiłem. Nie, oni mają w dupie to, co mówię. Dobra, nieważne. To jest mur tarczy w luźnej formacji. Bardzo, bardzo logiczna formacja. Matko boska. Dobra. Minimalnie to sobie przyspieszymy, żeby chociaż weszli już poza. Ewentualnie zaczęli strzelać. Właśnie w co będą strzelać? W tych. Okej. I w tych też niestety. Plus jest taki, że jak tylko przebiją się przez mury... nie ponosimy aż takich wielkich strat od tych łuczników. To jest dobrze. Dobra informacja. Cudownie. No i teraz... co rzucą przeciwko nam? Pięknie, o to mi właśnie chodziło. Tak jest. Rzucił łuczników przeciwko nam, widzicie? Wszystko tak naprawdę, całą konnicę. I paradoksalnie może ostrzeliwać własne jednostki teraz, wiecie? Dobra, teraz mur tarczy do przodu. Doskonale. Stać. Podejść tak blisko. Nie uczestniczyć w walce. Ale zobaczcie, konni tutaj już popadali. Niektórzy, i to ci mocni. Świetnie. Myślę, że na tej bitwie to dość długo będziemy siedzieć. A, jednak zrobiliście luźną formację, fajnie. Ale te jednostki Haradrimów też są dość skuteczne w walce. Zewrzeć szyki. I chodzi tutaj o zmęczenie wroga w tej bitwie. Dobra, murtar zadziałał świetnie. Teraz zrobimy kolejny. Mamy panikarzy, świetnie. I do przodu. Pięknie. Kapitał generała nie żyje. Doskonale. Bardzo fajnie podchodzą w ogóle. Masz, to jest świetna animacja. I do przodu, atakować teraz. Pięknie o to właśnie chodziło. Podejść bliżej. Spokojnie, elfy wbrew pozorom padają. To nie jest tak, że oni są nieśmiertelni. Dobra, teraz do ataku. Pomóc im.
Pięknie o to właśnie chodziło, tylu jeźdźców już padło. Świetnie. I wykorzystajmy nasz kolejny oddział, który podciągniemy. Ale jestem, zastanawiam się, czy nie moglibyśmy, wiecie, teraz zaatakować z flank. Spróbujmy. Ok, wykorzystamy ich wszystkich. I zaatakujemy z kilku stron. Postaram się go teraz otoczyć, bo jak widzicie, oni słabną. Ich napór jest już coraz mniejszy, a nasze jednostki garnizonowe nadal dają sobie świetnie radę. Ale rozstawmy ich sobie w ten sposób, świetnie. Teraz do przodu, świetnie. Znowu mur tarcz. No, widzę, że będzie reakcja na wypad froga, świetnie. Ale dzięki temu troszeczkę odpuści nam w głównej linii ataku. Teraz tak, kalabardziści. I do przodu. Siermierze są bardzo mocni, ale oni też nie są w stanie walczyć w nieskończoność. W końcu zaczną padać. O, już pierwszy nawet padł, jak widzicie. Tak, on nic, tak samo. Najlepiej sobie radzi w polu, szarżując, nie wjeżdżając w jednostki wroga. Pięknie. Że strzelają. Słuchajcie, my sobie podejdziemy tymi halabardzistami w takim razie. Nawet na speedzie. Po prostu, żeby ograniczyć ostrzał. A ci dalej walczą, kurczę, niesamowici. Ewentualnie nawet jak tego nie wygramy, to bardzo mocno przetrzebimy ich linię. Dobra. Och, staram się zaatakować od tyłu, ale my dobrze sprowadzili kalabardzistów. Dzięki temu powinien mi bardzo szybko paść. Doskonale. Tych 8 wspaniałych. No a tutaj ta konica, jak widzicie, no, daje radę, naprawdę daje radę. Jest ich 7. Co ma dwa oddziały nawet? Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, co za dwa oddziały. Jest ich 10, 17 łącznie. We've lost half of our men. Spokojnie, nie jest to ważne, że straciliśmy połowę ludzi. Teraz wyślemy jeszcze naszych Haradrimów. Bo każdy zabity oddział tak naprawdę jest na naszą korzyść. Nie nastawiam się jakoś specjalnie, że my to wygramy, ale nie zrobimy czegoś takiego, że przynajmniej przegramy to z Kretesem. Tu, w tą stronę, tu, kretyni. Tak samo. O, teraz na tą konnicę. I ściągniemy generała. Serio, my się cały czas tam meczycie z tymi trzema.
I właśnie dlatego wolę szkolić halabardzistów, wiecie, zamiast tych włóczników, bo oni są po prostu skuteczniejsi, dużo skuteczniejsi w tym, co robią. Także, że udało się już załatwić ten oddział, świetnie. Praktycznie, no nie wiem, dźgają... O, co, świetnie, dobra, tutaj padł już, super. Jeszcze zostało z dwóch. No i teraz zaatakujmy ich z flanki. Z tym jednym już się nie będziemy bić, tylko po prostu zaatakujemy ich z boku, bo ten jeden nic nam nie zrobi, ja tylko blokuję. Pięknie odchodziło. Jeszcze są wycieńczeni przez to, że walczyli z pięcioma żołnierzami. A ci dalej mają doskonałe, powiedzmy. Nie no, oni nie są zmęczeni. Okej. Okay. Interesujące. No i jeszcze się z... Fajnie, jeszcze się złamali. Dobra. Trochę to przyspieszmy, bo już się nudne robi. Nie, to było nie do wygrania. Nie da się w ten sposób tych jednostek zmęczyć, powiem wam szczerze. Okej. Okay. Na plac w takim razie. Do walki z tymi. To już też możecie się cofnąć. No, dziękuję bardzo. Dlaczego są cały czas spanikowani? What the fuck? Już na plac weszli. O co chodzi? No zobaczcie, tego to nie łapie, że są cały czas spanikowani, nie wiem czemu. Widzę, że bardzo tutaj, nie wiem, ta mapa jest totalnie zbugowana. No super, naprawdę. Wow, dobra, weszli na plac, nie przestali panikować. Okej. Dobra, zobaczymy, co będzie później. Zatem odebrano nam osadę. Ale bez rozpaczy, moi kamraci i kamratki. Za chwilę ją odbijemy. Nie, no serio, nie mieliśmy tam za bardzo się nawet czym wziąć. Podstawowi włócznicy, halabardziści kontra topowe oddziały elfickie. Bo ta złota jazda to już jest chyba najlepsza ich jazda. Całkiem niezły oddział mieczników, ale i tak sporo. Sporo strat poniósł, jednym słowem. Zobaczcie, jak małymi siłami oni są w stanie po prostu się bronić. To jest niesamowite. Dobra, ale nie byłoby tego złego, co by na dobre nie wyszło. Za chwilę sobie odbijemy tą osadę. Potrzebuję chyba jeszcze tego dwóch czy trzech tur, żeby tam dotrzeć. Moim tylko takim taką nadzieją jest, że Dunedaini nie sprowadzą tam jakichś znaczących sił, żeby móc przerwać nasze linie zaopatrzeniowe. Bo tak czy siak ja bym chciał bardzo zająć im Ladris pierwszy. No świetnie, albo dostali jakiś generalnie duży bonus właśnie. Ot tak, wiedno, akurat mamy wojnę, yes, więc dajmy im powiedzmy jakiś boost, prawda? Bardzo, bardzo by to było fajne. Nie, to nie byłoby fajne, na pewno nie. Dobra, stąd mieliśmy zabrać jeszcze jakiś oddział jeden. Chyba. Jeden oddział jazdy, z tego co pamiętam. Tak. Jest jeden oddział jazdy, świetnie, bierzemy go sobie. No i tak samo w tamtą stronę. Wy natomiast...
I słuchajcie, teraz właśnie nie wiem, czy ja nie mam gdzieś popłynąć w lewo, powiedzmy, żeby sobie wzmocnić swój teren. Weźmy jeszcze sobie szpiega. Ale jak zauważyliście, patrzcie, no, Bree zaraz wypowie wojnę. Oj, dobrze myślałem. Super. Tutaj idzie przeciwnik. Widzicie, jednak chciał nas zaatakować lądem. Zobaczmy, co mają generałowie. 33 obrony, super, naprawdę. Ten, to jest ten sam oddział? Tak samo. Mają mieczników, mają włóczników, bardzo ładne oddziały w ogóle. 26 obrony, tutaj 18, ale za to świetny atak. Tu mamy hybrydowe jednostki. Nie, to są jednostki uzbrojone. Tak, hybrydowe jednostki, zobaczcie. Mają chyba dwie bronie, czy nawet trzy bronie, bo mają. Dzierżą jednoręczne bronie w każdym z rąk. Natomiast mają chyba jeszcze jednostki. A ewentualnie oni rzucają tymi toporkami. No, to może być też tak. Łucznicy. Szlachta. Spoko. No to taka trochę elitarna armia. Jak na tak małe tereny, to też absurdalnie silna, jeżeli idzie o. Tomorrow's journey planned out. To jest nasze możliwości wystawiania Ajego. Trochę mi się to kłóci. Dobra, słuchajcie, przerzućmy tutaj jeden oddział łuczników w zamian, bo jeden oddział kawalerii kosztuje 550, ten 280, to sobie troszeczkę zaoszczędzimy na tym. Mam jeszcze jeden oddział też halabardzistów, gdzie bym go mógł przerzucić na północ. Tutaj zmniejszymy sobie koszta. A czy tu są jakieś forty, które mógłbym wykorzystać? Nope. Na razie musimy sobie połączyć tutaj armię. I tak. Na pewno wymienimy sobie część jednostek. Tylko, że oni mają złote doświadczenie, tylko te. Zupełnie mi są niepotrzebne. Tak, łuczników zabierzemy, tych zabierzemy, tych zabierzemy, tych zabierzemy. Korsarzy, bo są śmieciowi. I tych toporników możemy sobie zostawić jako taka, no nie wiem, jakaś tam pomoc w walce na flankach. Coś w tym rodzaju. Taka broń krótka, wiecie. I włożymy sobie wszystkich tych, plus dołożymy jeszcze więcej łuczników. Wspaniale. Teraz ta armia natomiast, gdzie byśmy chcieli się przerzucić? W ogóle fajnie by było pozbierać całą taką armię tych śmieciowych jednostek, w ogóle tych też zabierzemy, wiecie? Całą tą armię śmieciowych jednostek, stworzyć z nich faktycznie jakąś tam całkowitą armię i może udać się jednym okrętem, by zająć albo chociaż splądrować, wiecie, no, taka armia korsarzy. Co o tym myślicie, żeby stworzyć taką armię, wysłać po prostu te jednostki, z których i tak nie korzystamy. A resztę możemy sobie zagospodarować, a te forty wszystkie możemy sobie zagospodarować elitą. Co wy na to? Myślę, że całkiem fajny pomysł. Nawet nie będziemy im dawać za bardzo generała, bo to jest armia nastawiona na stratę. Na śmierć. Ale myślę, że będzie to całkiem zabawne. Jeszcze trzy oddziały, świetnie. Stąd zabierze. O, akurat mamy trzy oddziały, słuchajcie. Zajebiście. I teraz tak. Tutaj sobie rozstawiamy tych. Pięknie. Werbujemy od razu. Tych też możemy sobie zwerbować, jasne. Same najlepsze, doborowe oddziały będziemy werbować. Ci topornicy, oni są mocni wbrew pozorom. Mają 9 ataków. Weźmiemy ich sobie. Tych sobie jeszcze wyciągniemy. Pięknie. Pełna armia. Fantastycznie. Może nawet ten korsarz zdobędzie wystarczającą siłę, żeby stać się generałem w przyszłości. Tak, mamy tutaj teraz fort. No to byśmy chcieli, powiedzmy, te najdroższe oddziały przerzucić, na przykład łuczników. Nie, ale halabardziści. Pięknie. Jeszcze więcej, świetnie. Wymienimy sobie po prostu ten drogi oddział na te tańsze. Fantastycznie. I Talmor, tak samo. Pozbędziemy się śmieciowych armii, wiecie? I teraz pewnie niektórzy okrzykną, no nareszcie podjął tą decyzję. Dobra, osada nam odebrana. Została, to wiemy. I teraz sprawdźmy, co możemy sobie budować i gdzie. Nie mamy zbyt dużych dochodów, więc zaczniemy za chwilkę oszczędzać. Ale moglibyśmy na przykład zbudować sobie bazar, który da troszeczkę więcej pieniędzy. Bregold, który dopiero co się rozwinęło, tak samo. Duży rynek też da więcej pieniędzy.
Tutaj, tu mamy wolne. Czy możemy przetrenować przez jakieś oddziały? Nope. Dobra. A teraz tak, wy idziecie na południe. By your command, my lord. Wy też idziecie na południe. Yes, Wzmocnicie. we'll make camp here. O, tutaj tak, tych by trzeba było przetrenować, Your will, więc my myślę, że lord. wyślemy sobie, słuchajcie, ten oddział włóczników tutaj. By your command. Fantastycznie. Your will, Ten my lord. oddział mieczników natomiast, tu mam już pełne obsadzenie. Ja bym My chciał go lord. wysłać tutaj. Yes, we can Super. go no further today. Ten od Your will, nawet z my tym lord. oddziałem łuczników też może By być. your command. Merging armies, my lord. Ten Order. oddział natomiast wyślemy sobie po przetrenowaniu. Tak, mamy trzy oddziały do przetrenowania i wszystkie muszą tutaj zostać. W międzyczasie, jak zbudujemy ten bazar, zbudujemy chyba wielkie sale. Albo nie, słuchajcie, zbudujemy sobie teraz wielkie sale, bo dadzą darmowe utrzymanie dla łącznie trzech jednostek. To będzie znacznie korzystniejsze dla nas niż budowanie bazaru. Tutaj natomiast nic. Nindamos, tak samo nie potrzebuje za bardzo wsparcia. Romenia. W Romenii możemy zrobić tą wymianę handlową. Tutaj Yutanai. To może być Town Guard? Nie, raczej nie. Chyba, że Town Guard zwiększy nam, nic nam nie zwiększy. Ale niekoniecznie. Mithalmor jest już praktycznie całkowicie tam zagospodarowane. I zobaczmy naszą tą nieszczęsną teraz prowincję, tą Morię, bo ja się będę bał, że oni rzucą się na Morię za chwilę. Więc mówię wam, Yes, tutaj my jak lord. najszybciej będzie trzeba doprowadzić te We can jednostki, go no żeby further, my nie lord. stracić tego. To będzie straszne, jeżeli stracimy Morię. Sprawdźmy jeszcze nasze północne tutaj prowincje. Tutaj nic się nie dzieje. Padło też pytanie, czy możemy odkupić sobie tą osadę. Słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia, czy można odkupić, czy też nie. Prawdopodobnie nie, że komputer będzie miał tutaj jakieś blokady w związku z tym. Ships ready. Więc nie jest to wcale powiedziane, że się uda. Możemy przetrenować załogi, tak średnio. Ships ready. A teraz przetrenowujecie jakiś? Nie. No Ships to słuchajcie, ready. pójdziemy sobie tutaj. Super. I Yes, sir. Full to jest sail. chyba Edalondę. Przetrenuj. Dobra, dwa oddziały, czy tam raczej dwie załogi. No i chyba zrobiłem już wszystko, co chciałem. Za chwilkę Your will, pouzupełniamy tę my lord. armię. No i nie wiem, czy to przyniesie oczekiwany rezultat. Wiecie, możemy zaatakować na przykład tutaj południową prowincję, a później szybko się przerzucić na północną, zniszczyć całkowicie te prowincje, bo my tego nie utrzymamy. Ale zrównać z ziemią i żyć z grabieży. Okej, no i skończmy turę. To będzie lepsze niż powiedzmy taki trochę, wiecie, trzymanie ich bezmyślnie w jednym miejscu. Bo są nieopłacalni. Nic nie robią. Mają złote pancerze, mają fajne uzbrojenie, więc wykorzystajmy ich. Zresztą są to korsarze, prawda? Nazwa zobowiązuje. Ciekawe, czy ta armia pójdzie właśnie dalej na południe. Brawo. Naprawdę. Podziwiam upór. Dajesz mi tylko doświadczenie, nie wiem, czy o tym wiesz. Szef, znaczy wódz Haradu nie żyje. Znowu czarna brama jest oblegana. Your orders. Interesujące. No to co, postawimy sobie na pewno gdzieś Yes. tutaj tego dyplomata, żeby mieć lepszy podgląd, co się dzieje. My Tu lord. przesuńmy się dalej. Jeszcze Approaching dalej. quietly. Jeszcze dalej. Approaching O, tutaj bym quietly. sobie chciał gdzieś stanąć, w tym miejscu i Approaching oglądać, quietly. co się tam będzie działo. Tomorrow's journey Potrzebujemy will trochę be więcej difficult. szpiegów i to mnie martwi, że nie mogę ich zwerbować. Muszę Ships więcej ready. barów potworzyć. Man the I grapples and prepare wreszcie to board. stracili jeden z okrętów. Super. We are Dobra. victorious. Wy jesteście jak Orders. daleko? O, to tak, podejdźcie do Yes. portu. Świetnie. Ships ready. Your will, my Załadujemy lord. się. I Five powoli, days of powoli sail. będziemy płynąć w ich kierunku. We can Super. go no Nie wysyłam tam further. żadnego generała, bo prawdopodobnie jest to po prostu bezcelowe. Oni zginą, tak czy siak. Dobra, mamy ładne szczytochody. Winylądę i Sorrentil mamy baraki, a także farmy. Uh-huh.
Możemy zwerbować całą masę jednostek. Fajnie. Zapewne za chwilkę się czymś tam zainteresujemy. Winylonde farmy. Słuchajcie, zróbmy sobie tutaj teraz. Tak myślę nad tym... nad wybrzeżem kupieckim. Czyli nad magazynami. I Edalonde... możemy też bazary porozwijać, wiecie? Zwykły handel, najprostszy. Najprostsza rzecz, która przynosi pieniądze. I na tym się na razie skoncentrujmy. Dobra. Tutaj armia jest na razie ok. Tutaj tak samo. Zobacz, przetrenować się już dadzą? Nie. Trochę to tur zajmie w takim razie. I nie poszli dalej na, w tym kierunku. Super. No co, my sobie tutaj... Może kupmy wieżyczkę, bo ja nic nie widzę, co się dzieje na tych terenach. Zaatakujemy w następnym turze. Tymi od razu myślę, że pójdziemy dalej, bo to jest, ta jest elitarna armia, a ta jest... Nie, no, obydwie są w zasadzie elitarne, tylko brakuje nam ciężkiej konnicy. Ale to się da. To się da jak najbardziej naprawić. Okay. Wy wejdźcie sobie tutaj. Co to, że brzydki wynik tutaj jest. Nie tak miało wyglądać. Na północ? Nie, też są zajęci. No tutaj. Świetnie. I zobaczmy. Werbunek trwa w najlepsze. Fantastycznie. Zwerbujemy sobie od razu jeszcze może... Czy marinsi nie są dostępni, ale tutaj mamy te oddziały. Weźmiemy sobie tych. Pięknie. On teraz jeden oddział i koniec. Myślę, że zwykłych łuczników tak samo byśmy sobie zwerbowali. Dodamy ich, moi drodzy, sobie tutaj. Więc tak, będziemy mieć dwa oddziały stąd i dwa oddziały stąd. Żeby zagospodarować sobie ten... no, jak to się nazywa? Fort. Właśnie wiadomości. Plus dwa do dowództwa na morzu. Fantastycznie. Jeszcze zobaczmy, gdzie tak naprawdę w Armenelos i Winylonde. Dobra, Armenelos. Armenelos to stolica. I Winylonde tutaj. Ciup. Pięknie. Oni są drożsi w utrzymaniu niż ci. Interesujące. To mamy tak. Możemy też jeszcze dosłać jednego. Fantastycznie, mamy jeden fort, drugi fort zagospodarowany. No i co? No i dalej. Tutaj musimy... Tu mam jeszcze dwie możliwości. Chyba, że... O właśnie, przerzucilibyśmy sobie stąd. Albo w Winylonde. Te dwa oddziały. Tak, i dopchniemy je tutaj. Super. Dobra, teraz tak. Mittalmore i zobaczmy, czy dadzą się przetrenować. Nie dadzą. W takim razie tędy. Pięknie. I wy też tutaj. Potrzebujemy więcej jednostek strzeleckich w tej armii. O, tu jest też spokojnie. Nic więcej nie możemy zrobić niestety. No to zakończymy sobie turę. Tak się zastanawiam, czy tego szpiega nie sprowadzę jeszcze też tutaj. Żeby obserwować, co się dzieje w tej okolicy. Jeden szpieg jest tu, drugi tu. Widzimy wszystkie prowincje poza tym miastem goblinów, które też prawdopodobnie należy do elfów. Okej, okay, no to co? Koniec tury. Jestem ciekaw, gdzie idą wolni ludzie Śródziemia, bo rzucają naprawdę spore siły na zachód. Czyżby jednak będzie wojna z elfami? Gdybym grał elfami, powiem wam, że Tillion Reclaimed. No dobra, a co mieliśmy? Jakieś zadanie? A, mieliśmy zablokować port. No patrz, zapomniałem. A ciekawe, przez kogo jest oblegany? A, tu na pewno przez Angmar albo przez... Chyba, że... Patrzmy, północny Dunedaini. Nie, przez Krasnoludy, przepraszam bardzo, mają... Oj, północny Dunedaini sobie wydali teraz chyba wyrok śmierci. Na siebie z kolei. Ponieważ nie dadzą rady walczyć z tyloma jednostkami naraz. Tu atakujemy, a raczej oblegamy. Czy nie, mogę od razu. Słuchajcie, mogę od razu zaatakować, wow.
A, tu są te pozostałości tej armii. Dobrze. No to co, my sobie od razu może podejdźmy tutaj, jeszcze bliżej. O, w ten oto sposób. Może dwoma armiami i wtedy ich szturmem weźmiemy. Jak to będzie wyglądało automatycznie? Średnio. I dostali dwa garnizony do pomocy. Mhm. Nie, ja sobie ich, powiem wam, będę oblegać. A nie, tutaj jest jeszcze jeden oddział, dobra. Yes, my lord. No to co? Tędy będziemy szli. I od razu na drugą osadę. Przejmiemy dwie naraz. Nie będę się wcale w to jakoś specjalnie bawić. Dobra, trakty handlowe pobudowane. Mamy wielki bazar. Słuchajcie, możemy zbudować coś fantastycznego. Albo zbrojownię. Ja myślę, że potrzebujemy na razie pieniędzy. Żywność jest ok, choć populacja powinna przyrastać szybciej. Zatem zobaczmy, z czego ciągniemy najwięcej dochodów. Mamy tak, z administracji 603. Mamy z budynków 900. Mamy z handlu właśnie. Tu jest olbrzymi zastrzyk. Z podatków i z farm. Z farmy dają bardzo mało, więc budowanie farm nie da dużego przyrostu. Zatem słuchajcie, zbudujmy sobie, ale da przyrost populacji, co przełoży się na większą ilość płacących podatki. I troszeczkę, dobra, zwiększmy w takim razie ten aspekt. W Bregold, natomiast w Bregold, moi drodzy, moglibyśmy wreszcie uformować coś ciekawego. Sądzę, że... farmy by nam się tu przydały. I w Romenii. Sale wodza nie są potrzebne. Możemy te proste pancerze. Tym się zajmiemy. Winylonda natomiast. Łuczników prosimy. No i teraz na spokojnie weźmiemy tą naszą flotę i płyniemy. No, trochę nam to zajmie, ale mam nadzieję, że to przyniesie oczekiwany rezultat. Więc tak, wy od razu tutaj, świetnie. O, wy tak samo? Ach, nie dotrzecie, jest, niestety, nie dacie rady wejść. Dobra, Edalonde i Mittalmor. Mittalmor nic się nie dzieje. Sorrentil natomiast. Moglibyśmy zbrojownię postawić. Sorrentil. I to będzie fajny pomysł, bo Sorrentil jest jednym z naszych głównych ośrodków werbunkowych. Gdzie się jakie jednostki zwerbowały? Armenelos, tutaj, świetnie. Więc musimy ich wyciągnąć, bo ponosimy tylko niepotrzebne koszta. Może wszystkich trzech nawet. Pięknie. Da się już przetrenować ich? Nope. Za mało czasu minęło. Dobra, Bregold. I Sorrentil, patrzę jeszcze. Jeszcze jest troszeczkę czasu. Wszędzie chciałbym mieć na razie, wiecie, jakieś tam darmowe jednostki do utrzymania. Czy wy stąd jesteście w stanie fantastycznie przerzucić jeden oddział, drugi oddział i ten włożymy tutaj. Świetnie. A nawet tych dwóch łuczników też możemy przerzucić tam. Pięknie. To jest już dobrze, tu też jest dobrze i tutaj jak będziemy mieli okazję, to i trochę pieniędzy wolnych też na pewno coś zwerbujemy. Na razie mamy nowego generała. Fantastycznie, słuchajcie. I ten generał prawdopodobnie później będzie przez nas wykorzystany do uderzenia, bo tak, sprowadzimy, jak tutaj przejmiemy już tymi dwoma armiami, właśnie nie wiem, czy te dwie armie wystarczą, wiecie, może ja zwerbuję trzecią i będziesz nią właśnie dowodzić ty, albo ty, a może ten młodzik, im młodszy, tym lepszy, bo zdobędzie doświadczenie. Więc to by było niegłupie, wiecie, tylko tak, nie będziemy osłabiać na pewno południa, bo no jest tutaj duże zagrożenie ze strony Gondoru. Musimy trzymać bardzo duży garnizon. Gdzie tak, raz, dwa, trzy, jeszcze dwie miejscówki akurat zapełnimy. Mittalmor jest też dobrze. Yes, my lord. Dobra, leć tędy. Moglibyśmy tą trzecią elitarną armię stworzyć dla niego. I też wysłać do podboju Imladris. Trzy armie już myślę, że na pewno dadzą radę. Ale zobaczymy, jak będziemy stali za chwilkę z pieniążkami. I koniec tury.
No i właśnie, co zrobią elfy? Elfy ściągną posiłki. A Dunedaini oczywiście będą oblegać osadę, którą my chcieliśmy oblegać. No zajebiście. Zresztą ja mam pecha, ja zawsze spóźnię się o jedną turę, wiecie? No większą szansę zdecydowanie by mieli, gdyby odparli Dunedainów, nie nas. O, kolejny generał. Też Numenorojczyk. Numenorojczyk. Zobaczmy, co to dalej. Plus do morale. Dobra, bierzemy. Jak najbardziej. I zablokuj plont. Port. Hello. Czyżbyśmy wam tym przeszkodzili? I zatopili przy okazji. Świetnie. Dobra, płyniemy dalej w tym kierunku. Gdzieś tu mieliśmy tego dodatkowego generała teraz. No i jak mamy teraz to zrobić, prawda? Zobaczcie, tutaj oblegamy. Serio, mogliby naprawdę się wycofać. Chyba, że olejemy ich i pójdziemy prosto na Imladris, wiecie? No i trudno, będziemy mieć tutaj jakąś wyrwę. Ewentualnie zdradzimy później Dunedainów i też w nich uderzymy, choć... Kurde, elfy mają z krasnoludami. Bo teraz powstały jakby dwa sojusze, wiecie? My z Dunedainami przeciwko elfom, a krasnoludy dołączyły, bo zauważyły, że elfy to przegrywają. Dołączyły do wojny z Dunedainami. Albo tu Dunedaini wypowiedzieli wojnę krasnoludom, chyba nie pamiętam właśnie, jak to było. Jeszcze jakby Bree wypowiedziało im wojnę, to już by było w ogóle cudownie. Dobra, zobaczmy, czy te wielkie armie nadal tutaj stoją. Tak, stoją, zobaczcie, oni ich nie wykorzystują. Świetnie. No to dla nas tylko korzyść, bo my będziemy dzięki temu mogli splądrować tutaj tereny nadmorskie. Dobra. No teraz tak, tu mamy tych dwóch generałów. Okej, okay, w Sorontil. To ja się na razie udam. Jak tam z naszymi dochodami? 8 tysięcy w sumie. Ładny, ładny przychód mamy. Bardzo ładny. Możemy spokojnie zrobić trzecią armię. Słuchajcie, no bierzemy tak. Na razie weźmy wszystkich. Stąd. Czy my chcemy zabierać jednostki z Mithalondę? Mithalmor? Raczej nie. Weźmiemy ich z Sorontil. I przerzućmy się do przodu. A więc tak, potrzebujemy więcej tych, więcej tych, więcej tych. Czy my chcemy też... A tak, bierzemy ich. Czemu nie? Wyglądają zacnie. Będzie kilka tych oddziałów kuszników, no co na pewno się przydadzą. Łucznicy, od razu dwa te oddziały. Armenelos, ponownie ci i koniec pieniędzy. No i super. Dobra. Relacje polepszone z północnymi Dunedainami. Super. Gdybyście jeszcze tego nie zajmowali tej prowincji, to będę niezmiernie wdzięczny. A gdzie ci się zwerbowali? W Armenelos? Nie. Momento. Winlondę. To przerzućmy ich sobie od razu tutaj. Świetnie. No i na razie to jest taka granica, którą ja chciałem tutaj widzieć. Jest dość mocna. Jeszcze prawdopodobnie drugą armię stworzymy w Winterlmore. Your orders, my lord. Okej. No i teraz pytanie, jak tutaj byśmy sobie poradzili z nimi. Bo yes, możemy, nie wiem, odstraszyć troszeczkę. Dziękuję bardzo. Glory, honor. Victory! Cztery tury. Imladris się wzmacnia. Nie chcę im tutaj pomagać oblegać, to na pewno nie. Mam nadzieję, że się wycofają. W skrócie odstąpią. Tutaj sobie staniemy, o w ten sposób, świetnie. No i puśćmy jeszcze jedną turę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Okej, okay, bardzo możliwe, że elfy za chwilę odbiją tą swoją tutaj osadę od północy Dunedainu, bo wysłali posiłki z Imladris. To jest dobra dla nas wiadomość. My nie będziemy w takim razie jakoś specjalnie wykazywać inicjatywy, żeby pomóc Dunedainom, bo chcemy tą osadę dla siebie, po prostu tylko dlatego. Będę zachłanny. No i dobra, słuchajcie. Your orders, my lord. Nie wiem, czy tutaj będziemy kosić, czy... Mamy w sumie trzy tury jeszcze. Nie głupim pomysłem byłoby, wiecie, ich wyrzucić faktycznie stąd. Żeby ten oddział... Ale zobacz, oni idą tędy. Kurde, powinni pójść tędy. Nie wiem czemu akurat chyba chcą bronić przede mną. Yes, my lord. Come and get me, you coward. Dobra, jakoś sobie z nim poradzimy. Sprawdźmy jeszcze wiadomości. I myślę, że tutaj skończymy, moi drodzy, odcinek. Więc dzięki za uwagę, do usłyszenia, zostawcie komentarz, zostawcie ocenę pod filmem, wejdźcie na Patronite'a, wejdźcie w Facebooka, przez to można mnie wesprzeć. Będę niezmiernie wdzięczny. Dzięki, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, baba!